Co z koronawirusem w Tajlandii? To pytanie zdaje mi naprawdę wiele osób, które chcą tu przyjechać i nawet myślą o rezygnacji z tych planów. A ja w tym filmie chciałem odpowiedzieć na to pytanie, pokazać jak wygląda sytuacja i po prostu dać wam odpowiedź klarowną, jak to w ogóle wygląda. Gdyż tak naprawdę uważam, że nie ma czego się bać, ale wszystko w tym filmie wyjaśnię po kolei. Także zaczynamy. Wiele osób faktycznie pyta mnie, czy warto tu przyjechać obecnie, czy nie przekładać terminów przyjazdów, czy w ogóle jest zagrożenie życia, jak w ogóle życie wygląda obecnie ze świadomością, że wirus panuje w Chinach. I chciałbym odpowiedzieć na pytanie jednym stwierdzeniem, że jeśli chodzi o jakieś konsekwencje zarażenia się wirusem, no to szanse są bardzo, bardzo małe i myślę, że odpowiedziałbym, że nie, na 99%. Ale pewnie taka odpowiedź nie do końca satysfakcjonuje wszystkich. Także przyjrzyjmy się sprawie z bliska. Nie chcę mówić zbyt dużo o Chinach, gdyż tak naprawdę większość z was pewnie wie, skąd się wziął wirus, jaka jest jego geneza i co teraz się dzieje w Chinach. Także w tym filmie chciałbym się skupić na Tajlandii głównie. Faktem jest to, że chińscy turyści stanowią większość, jeśli chodzi o turystykę w Tajlandii. Natomiast nie ma jakiegoś oficjalnego zakazu wstępu dla Chińczyków i jeśli przyjeżdżają tutaj, no to muszą przejść szczegółowe badania na lotnisku. No i muszą mieć też, z tego co czytałem, książeczkę zdrowia wydaną przez państwo chińskie. Przyjeżdżając tutaj, także no... Większość z nich po prostu już nie przyjeżdża, wiele osób nie wyjeżdża z kraju w ogóle, z Chin. Także no to widać generalnie w miejscach typowo turystycznych, gdzie Chińczycy zawsze przebywali, chociażby w Bangkoku. Sam się ostatnio zdziwiłem, jak wracałem 3 dni temu z Polski do Tajlandii. Gdyż na lotnisku zawsze przyjeżdżając do Tajlandii, do Bangkoku, widziało się masę turystów z Chin wszędzie i to trwało naprawdę długo, same paszportowe sprawy, tak? Natomiast tym razem Chińczyków zupełnie tam nie było, co mnie naprawdę zdziwiło. I jeśli chodzi o paszporty, jeśli chodzi o podbicie pieczątek wizowych, no to trwa to naprawdę szybko i naprawdę lotnisko świeci pustkami obecnie. Lotnisko Suwarna, boom! Normalnie jest tu mnóstwo Chińczyków, natomiast obecnie liczba Chińczyków wnosi prawdopodobnie zero. Jest to bardzo dziwne, gdyż tak naprawdę Chińczyków jest tu od groma, kiedy przyjeżdżasz, widzisz tu wszędzie ich. Natomiast obecnie jest to po prostu jakieś siewisko niedzienne, nie ma żadnego Chińczyka. Także to jest skala koronawirusa, jaką wyrządza w Chinach. I tak to wygląda w rzeczywistości. Przy wejściu do metra trzeba po prostu umyć ręce, jak widzimy tutaj. Także jakieś środki bezpieczeństwa są zachowane. Co jest naprawdę dziwne. A jeśli chodzi na przykład o miejsca turystyczne typu Pałac Królewski, czy na przykład Rakshala Train Market, czyli po prostu market pociągowy. To jest taki market z jedzeniem głównie. Tam Chińczyków obecnie jest naprawdę mało. Co jest naprawdę dziwne, gdyż w przeszłości, gdy się szło powiedzmy do Pałacu Królewskiego, no to widziało się turystów chińskich wszędzie. Autokary, busy, samochody, nie no, była masa turystów z Chin. A obecnie jest to po prostu coś niesamowitego i chińskich turystów w ogóle zbyt wiele tu nie ma. Tajlandia stała się dość pusta i nie dość, że Chińczycy tu już nie przyjeżdżają w takiej ilości, no to z tego co ostatnio rozmawiałem z koleżanką z Korei na przykład, no to Koreańczycy też odwołują swoje loty do Tajlandii, w Japonii słyszałem, że jest to samo. Także no jeśli chodzi o turystykę, no to faktycznie turystyka tutaj podupada, przynajmniej w tej chwili. Co odbije się z pewnością na gospodarce Tajlandii, gdyż jak wiadomo Tajlandia żyje w dużym stopniu z turystyki. Jeśli jest okres taki jaki ten okres jest, czyli po prostu Chińczyków tu nie ma, wiele osób z Europy czy z Ameryki odwołuje przyjazdy, gdyż słyszę co chwilę jakieś informacje na temat koronawirusa w Tajlandii czy w ogóle w Azji, no to po prostu ludzie decydują się odłożyć ten przyjazd i jechać gdzie indziej. Tak więc wygląda rzeczywistość, ale na gospodarce w tym momencie nie będę się skupiać. Tajowie żyją zupełnie normalnie i tak naprawdę nie widać zmiany, jeśli chodzi o funkcjonowanie ich w codziennym życiu. A jeśli chodzi o maski, to tak naprawdę 1/3 Tajów nosi te maski, natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest spowodowane koronawirusem, czy po prostu zanieczyszczeniem powietrza, gdyż od dłuższego czasu, jeśli chodzi o Bangkok przynajmniej, powietrze jest dość kiepskie i już powiedzmy miesiąc temu ludzie zaczęli nosić maski w wielu przypadkach.
No i teraz nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest koronawirus, czy zniszczenie powietrza, ale faktem jest to, że 1/3 Tajów nosi te maski. Chociaż tak naprawdę, jeśli chodzi o samego wirusa, to nie jest to powiedziane, że te maski chronią jakoś niesamowicie przed wirusem. Natomiast mówi się o tym, żeby po prostu myć ręce 30 sekund, jak to słyszałem na jakichś filmach, czy czytałem gdzieś na internecie. I to najbardziej pomaga, jeśli chodzi o sprawy związane z wirusem, żeby się nie zarazić, wiadomo jak to wygląda. Czystość ponad wszystko. W debatach publicznych sprawa wirusa nie jest raczej podejmowana i tak naprawdę jeśli chodzi o ludzi, których znam, no to raczej nikt nie wspomina nawet o zagrożeniu, jakim niesie koronawirus. Gdyż w Tajlandii raczej nikt już za bardzo się tym nie przejmuje. A przynajmniej tak to wygląda z mojej perspektywy. A jeśli do końca was to jeszcze nie przekonuje, no to wspomnę słowa Boccaccia, który pisał w Decameronie w XIV wieku. Tak. Najlepszym lekarstwem na zarazę jest nie myśleć o niej. Pić tango i żartować, wszelkie swoje pragnienia uspokajać i śmiać się z tego, co się wokół dzieje. Przypomnę tylko, że w XIV i XV wieku czarna śmierć dżuma zabiła około 100 milionów ludzi, 1/3 Europy. Także dżumy i koronawirusa nie można w żaden sposób porównać. Tutaj takie wtrącę swoje przemyślenie, gdyż tak naprawdę cała ta epidemia koronawirusa zmienić może zupełnie oblicze świata, jakiego znamy. Przypomnijcie sobie Nowy Jork i World Trade Center i jak zmieniło to oblicze naszego świata. Przed tym wydarzeniem raczej nie było potężnych kontroli na lotniskach i łatwiej było dostać się z lotniska do samolotu i znacznie szybciej to trwało. Natomiast po tym wydarzeniu zmieniła się zupełnie kontrola, jeśli chodzi o lotniska. Jesteśmy badani, jesteśmy przeszukiwani, nasze bagaże są przeszukiwane. I teraz sobie wyobraźcie, że takiego wirusa łatwiej jest chyba ukryć, gdyż pewnie często o tym nie wiemy, że możemy coś takiego mieć, niż broń powiedzmy w bagażu podręcznym. A wiadomo, że ktoś może wpaść na taki pomysł, że może wykorzystać takie wirusy jako broń przeciwko komuś, przeciwko jakiemuś krajowi. Także no, wyobraźcie sobie, jakie konsekwencje może to mieć. Sam myślę, że może to wpłynąć tak, że na lotniskach oprócz właśnie przeszukiwania nas będzie stał sobie pan albo jakaś, nie wiem, kontrola bezpieczeństwa, jeśli chodzi o zdrowie, i będą nas po prostu badać. Także no, może to zejść jeszcze dłużej niż obecnie schodzi czasem. Ale to taka mała dygresja i jeśli ktoś zamiar ma kontynuować tę dyskusję, no to piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. A teraz zajrzyjmy do tajskiej prasy i zobaczmy, co się tam dzieje. No to przejdźmy teraz do Bangkok Post, czyli jednego z największych serwisów informacyjnych po angielsku w Tajlandii. No, na stronie tytułowej patrzymy, co jest. Ale faktycznie pierwsza informacja na stronie głównej jest taka, że pierwszy przypadek zarażonej osoby z personelu medycznego został potwierdzony. 35-letnia kobieta przez kontakt z pacjentem zaraziła się. W piątek dosłownie. Czyli mamy tutaj w Tajlandii 34 przypadki zarażeń. Jak dotychczas. Dalej. Wracamy na stronę główną. No to w Chinach coraz więcej osób umiera. Niestety. Południowa Korea wstrzymuje loty. Statystyki wirusa. No to mamy tyle śmierci na całym świecie. Tyle zakażonych. Zarażonych, przepraszam, wyleczonych i schodzimy w dół, patrzymy na Tajlandię, no to 34 przypadki łącznie, w piątek plus 1, nikt nie zmarł, 14 osób zostało wyleczonych i 2 osoby są w stanie ciężkim, czyli nie wygląda tak źle wcale, także no, Tajlandia wygląda w miarę ok, jeśli chodzi o to. Nie panikujcie, nie jest przenoszony drogą powietrzną wirus. No to artykuł o tym, że ten wirus nie jest wcale przenoszony drogą powietrzną. Nie wiem, czy to jest prawda, nie wiem, czy tak jest wcale. No to dalej, no to statek, który pływał sobie chyba 2 tygodnie po morzach. No i nikt nie chciał przyjechać go do portu, bo było podejrzenie, że tam byli jacyś zarażeni ludzie. Także Tajlandia też go nie przyjęła, jak widzimy. Ale w kolejnej wiadomości dowiadujemy się, że Kambodża w końcu go przyjęła. Wcześniej 5 krajów chyba odmówiło, z tego co pamiętam. No i po przyjęciu przez Kambodżę tego statku okazało się, że nikt z pasażerów nie był zarażony wirusem. A to taka też ciekawostka. Patrzcie, no. Koronawirus. Powinniście być bardziej zmartwieni śmiercionośnymi drogami w Tajlandii. 1602 zabitych w 2020 roku dotychczas.
Tu zobaczcie, wiadomość jest taka, że po prostu tyle osób ginie na drogach tajskich. No jeśli chodzi o rankingi, no Tajlandia o śmiertelność na drogach jest chyba na pierwszym miejscu. Także no to nie jest chlubny wyczyn. No ale taka jest rzeczywistość, że jeśli ktoś myśli o koronawirusie, no to jednak no jest szanse, że może zginąć podróżując, są znacznie większe. To jest informacja z 6 lutego, a dzisiaj jest 15, kiedy nagrywam. Więc zobaczmy statystyki główne, oficjalne na dzisiaj. Na dzisiaj jest to 2670 śmierci poniesionych na drogach. Do 14.51 dzisiejszego dnia 11 osób, 1500 zostało poszkodowanych. Jeśli chodzi o te sprawy, no to widzicie porównanie między koronawirusem, gdzie 34 osoby zostały zarażone, a nikt nie zmarł, a przypadkami na drogach. No i cóż, no, tu macie odpowiedź, czy powinniście przejmować się koronawirusem aż tak bardzo. Wiadomo, że w teorii wszystko brzmi ładnie i pięknie, natomiast teraz mam zamiar wyjść na dwór i pokazać wam, jak wygląda to w rzeczywistości. Także idziemy. Jestem już na dworzu i mam do was taką małą prośbę. Jeśli możecie, no to dajcie łapki w górę, komentujcie, napiszcie jakiś komentarz, jakaś dyskusja może się wiązać fajna, lub pytajcie po prostu o coś, ja z chęcią odpowiem. Poprawiać zasięgi i ten film może dotrzeć do większej ilości osób. Oraz jeśli znacie kogoś, kto myśli o przyjeździe do Tajlandii, czy myśli o tym, żeby rezygnować z przyjazdu do Tajlandii, no to możecie podzielić się z tym filmem, gdyż myślę, że ten film może jakoś pomóc podjąć jakąś decyzję komuś, no. Mam nadzieję, że tak będzie przynajmniej. Także ja zabieram się za filmowanie i widzimy się niedługo. Dobra, no to jestem teraz w Icon Siam, czyli w miejscu, gdzie normalnie jest turystów mnóstwo. A jest niedziela i jak widzicie, turystów jest naprawdę mało. Przede wszystkim ze względu na to, że nie ma Chińczyków, no. No to już wróciłem, więc czas podsumować ten film. W tym filmie chciałem pokazać, jak wygląda generalnie sytuacja w Tajlandii i przede wszystkim, jak prezentuje się ona w rzeczywistości. Może mogę pokazać faktycznie więcej, jeśli chodzi o miejsca publiczne. Natomiast wybrałem się do Icon Siam, czyli miejsca, gdzie normalnie w niedzielę o tej godzinie turyści są i jest ich naprawdę mnóstwo. Ale jak widzieliście, niestety turystów obecnie nie ma, gdyż po prostu byli to zazwyczaj Chińczycy. Także no ich tu nie ma i tak naprawdę jeśli chodzi o sprawy wirusowe, no to raczej też zniknął ten problem, jeśli już. Na początku chciałem przekazać część teoretyczną, tak jakby, potem chciałem przekazać, jak wygląda to w prasie informacyjnej w Tajlandii, a na końcu po prostu postanowiłem wyjść na dwór i pokazać, jak wyglądają ulice miasta Bangkoku obecnie. A jaki jest morał? To myślę, że taki, że na 99% nic nikomu się nie stanie, jeśli tu przyjedzie. Oczywiście koronawirus to jest epidemia i tak naprawdę mogę zmienić to zdanie, gdy faktycznie coś zacznie się dziać. Ale w tym momencie zupełnie nic się nie dzieje, wszystko wygląda normalnie i mam nadzieję, że w tym filmie mogę to udowodnić. Także z mojej strony będzie to już wszystko. Zostawiajcie, jeśli możecie, łapki w górę, komentujcie, może się wiąże jakaś ciekawa rozmowa, dyskusja. No i subskrybujcie kanał, gdyż pojawi się więcej materiałów z Bangkoku. I postaram się na bieżąco komentować, jeśli coś się wydarzy, jak wygląda sytuacja, czy coś się zmieniło, czy coś się zmienia. Ale jak widzicie, na razie jest wszystko ok i nie ma zupełnie czym się przejmować.
Także mam nadzieję, że przekonałem was w tym filmie, że warto przyjeżdżać. Nie rezygnujcie ze swoich planów, przyjeżdżajcie. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!